Dzień dobry, proszę Państwa, witam bardzo serdecznie w trzeciej edycji Familiady o League of Legends. Dzisiaj staną naprzeciwko siebie drużyny nieuczesanej oraz Beza. Kto zdobędzie najwięcej punktów, ten wygra dla swojej drużyny po skinie, jakikolwiek będziecie chcieli. Zanim przejdziemy do pierwszego pytania, żart prowadzącego. Znalazłem go dzisiaj w internecie. Co fryzjer ma w lodówce? Maszynkę. Ja. O Jezu! O nie! I tym pozytywnym akcentem zapraszam do pierwszego pytania. Najczęściej banowana postać. Bezu pierwszy był. To ja polecę Yasuo. Czy jest Yasuo na naszej liście? Cóż mogę powiedzieć? No musi być. Jest na pozycji drugiej, tylko 27% głosujących. Możecie to przebić, nieuczesana. Okej, to według mnie jest Zed. Trafione! Numer pierwszy, 38% głosujących, czyli pytanie trafia do was. Yeah! Dzień dobry, Sietani. Cześć. Chciałem nawiązać do twojego drugiego niku. Powiedz mi, czy masz jakieś alternatywne konto w Lidze Legend? Tak, posiadam kilka kont w Lidze Legend. Dobrze, to słuchamy wszystkich ników. Otóż jest to Sietani, Pierdzę oraz Straczysko. To czemu nie zaoferowałeś, że Straczysko wejdzie? Adi by docenił. Żarty o kupie, średnia widzów 11 lat, więc wszystko się zgadza. Słyszałem, że mam się dostosować do odbiorców, także. Przerywamy ten materiał, żeby nadać ważny komunikat od sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Diablo Chairs. Diablo Chairs to mega wygodne i świetnie wyglądające fotele gamingowe, dzięki którym zaznasz nowy poziom komfortu. To marka stworzona przez profesjonalistów, którzy na fotelach gamingowych znają się najlepiej. Bez znaczenia, czy spędzasz czas przed kompem na grach, na pracy czy na nauce, wygodny fotel jest bardzo ważny. Na stronie Diablo Chairs do wyboru macie ogrom modeli, wersji kolorystycznych i rozmiarów foteli. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że Diablo Chairs produkuje też biurka? I to jakie? Zobaczcie. Blat pokrywa warstwa odpornego na zarysowania karbonu. Do tego na całej górze macie matę z sygnaturą Diablo. Po bokach znajdziecie po jednej stronie uchwyt na słuchawki, po drugiej uchwyt na napój, a pod biurkiem organizer na wszystkie kable. Biurka Diablo możecie kupić w zestawie z fotelem, żeby cieszyć się dopasowanym do siebie setem. Pamiętajcie, że z kodem HOTO dostaniecie 3% zniżki na wasze zamówienie. Klikajcie w link w opisie i sprawdzajcie fotele i biurka od Diablo Chairs. Najczęściej banowana postać twoim zdaniem? Master Yi. Czy Master Yi? Swoją drogą, krab właśnie wszedł do ściany, nie wiem czy widzieliście. Tak. Dobra, sprawdźmy czy jest Master Yi lub też G na naszej tablicy. Oczywiście, że jest. Trzecia pozycja. Jezu, jakie to są postacie w tej grze. Dobra, podchodzimy do baby anime, która w tym przypadku nie piknęła żadnej baby anime jako postać. Potężnego Blitzcranka oczywiście piknęłam. Słuchamy w takim razie, kto twoim zdaniem będzie najczęściej banowaną postacią? Myślałam, żeby coś z bota zabrać, bo w sumie na suporcie gram, to tak jak ja zawsze gram, to zawsze wolnej Morgany, ale nie wiem, te klatki, tak mi się wydaje przynajmniej, więc no niech będzie może Morgana, no. Muszę ci powiedzieć, że kiedy robiłem research, faktycznie Morgany było sporo, natomiast do naszego top 6 nie trafiła niestety. Niefortunnie, no. Pierwszy Jinx, pamiętajcie, że dopiero przy drugim drużyna przeciwna może się naradzać. Sarko, w takim razie przychodzimy do ciebie, piękny skin do Gragasa. Czas wytoczyć beczkę. To wino jest większe od jego brzucha, od mojego chyba też chciałbym nawet bym powiedział. Słuchaj, szukamy najczęściej banowanej postaci, jeszcze 3 pozycje naszej tablicy. Ja bym chciał pójść w stronę brata Yasuo, czyli Yone. Ja chciałem powiedzieć, że w nienawiści do Yone zostałem wychowany i zgadzam się z tą odpowiedzią, ale niestety na tablicy go nie ma. Drugi Jinx, drużyna przeciwna może się naradza. I wracamy w takim razie do kapitan. Ja bym poszła logiką, że banujemy, zawsze się zabanuje nową klasę, którą się wychodzi, więc skoro to są jakby, to są powiedzmy nowi akceptowani, czy jakieś stare odpowiedzi? Jakieś tam tydzień, dwa tygodnie temu były robione. Ja będę tutaj w Zeri, no. Podpowiem, że najnowszą postacią aktualnie jest Renata. Ty rzeczywiście! Piknąłeś ją i... Ale Renaty nie ma na naszej tablicy. A czy jest Zeri? No jest, bo to OP gówno. Dobra, zostajecie w grze. Przechodzimy do Sietani, Vel Pierdze, Vel Sra, co? Straczysko. Mogę pytanie techniczne zadać? Tak. Ankietowani byli na poziomie gry Challengera, Diamentu, Silvera, no tak, tak raczej niżej, bo to widzowie, nie? No to chyba wiem, w co będę strzelał. Blitzcranka? Blitzcrank, postać, która stoi obok ciebie. Postać często banowana, natomiast w naszej tablicy go nie ma. Także pytanie trafia do drużyny Beza. Czy mieliście okazję już się naradzić? Tak, i wszyscy zdecydowaliśmy jedną postać. Yumi. Yumi! Nienawidzony support. Spodziewałem się tej odpowiedzi? Ale nie. Ale tak, jest na ostatniej pozycji. 3% głosujących wybrało tę postać. Czyli punkty trafiają do drużyny Beza. Niestety. Na naszej tablicy pozostała jeszcze jedna odpowiedź. 4% głosujących jest to Teemo. Najlepszy tank w grze. No, chyba Sietani teraz, co? Dobra, oddam gościowi, tak się siak, nie będę się kłócić. Dobra, niech będzie. Sietani, słuchamy twojej odpowiedzi. Shen. Popularny tank, ale na tablicy go nie ma. Słuchamy teraz Shao. Orn. Orn, oczywiście. Pozycja numer 1, 26% głosujących. Czyli tym razem odpowiadać będzie drużyna
Beza. Let's go. Dzień dobry, panie Arkoanie. Dzień dobry, panie Jakubie. Co tam u ciebie? Czy grywasz tankami? Tak, nawet. Zrobiłem ostatnio poradnik do jednego. A czekałem, ile wytrzyma bez plaga. Neti powiedział, że fajny. Neti powiedział, że King Bezu powiedział, że fajny. Jak jest naprawdę, jest jeden sposób, że... Rośnie z każdym staczkiem czoga. Faktycznie byk wielki, tank potężny jest na naszej tablicy. Trzecia pozycja. Robi wrażenie. O, właśnie to chciałem powiedzieć, ale zapomniałem, jak tamta młodzież teraz mówi. Młodzież. No to już jedną nogą. Jedną, kurde. Już wieczko domykają nade mną. Neti, a propos wieku, ty też jesteś stary, więc może tutaj polecimy jakimiś oldschoolowymi czempionami, zobaczymy. Oj, na pewno, Mundo. Mundo, jak najbardziej, wow. Jest na naszej tablicy, druga pozycja, przechodzimy do Beza. To ja polecę w solo bolo Sajona. No powiedziałbym, że chyba macie wgląd w moje tajne pliczki, w których mam wyniki, bo Sajon jest na czwartej pozycji, 15% głosujących. Zarobione, nieźle, fajnie, chodzę, że nas zaprosiłeś. Dobra, Szao, twój czas na namyślenie minął, jaki jest najlepszy tank w grze? Mnie to jakaś najbardziej tankowata postać w LoLu. Co ty się siostry pytasz? No się mamy pyta? No tankowata. Tankowata. Nautilus. No Malphite. Dobra, musimy się zapytać kapitan drużyny przeciwnej, czy zaliczamy poprawkę, czy bierzemy oryginał. Nie, no zaliczamy. Niech kafaja jesteś, Karolina. Tylko jestem. Jak przegramy, to kupujesz nam po skinku, Karolinka. Dobra, w takim razie Malphite. 9% głosujących, tak, jest na naszej tablicy. I w takim razie została nam ostatnia pozycja. Podpowiem, że zagłosowało na nią 8% głosujących. Myślałem o takim jednym saporcie, który ma taki archetyp, ale myślę, że ludzie raczej słysząc tank myślą o potężnych top lanerach. I skoro w poprzednim ludzie był Teemo, to bym postawił na Garena teraz. Garen tank. Go się podkręciła, wali. Niestety nie ma go na tablicy, Arkoanie. Kurde, był już jeden support, może będzie i drugi. Leona. Leona w kurwa. No cóż mogę powiedzieć, jest 8% głosujących, zgarniacie całą pulę. 100 punktów dla waszej drużyny. Ustawione, mówię. Ciekawostka jest taka, że specjalnie zmieniłem pozycję, żeby stać naprzeciwko Shinny. Szczerze mówiąc, posądzałbym cię o to, także nie jestem zaskoczony. Mogę zmienić team? Najlepszy engager support. Kurwa remis trochę, nie? A uderzyła drugi. A dobra, dobra. Ja da Pajka. Pajk, najlepszy engager support jest na naszej tablicy jak najbardziej. 10% głosujących. No, wydaje mi się, że tu trzeba poprzednim pytaniem znowu i Leona by raczej wyżej. Leona, mówisz, że lepiej zengage'uje niż Pajk. Trochę racja, ma więcej stunów. No i też jest na naszej tablicy na pierwszej pozycji. Także pytanie po raz kolejny trafia do drużyny czerwonej. Najlepszy engager support. Nautilus? Ma hooka, ma ulta. Chyba będzie na naszej liście, jak najbardziej. Druga pozycja, 21% głosujących. Zupełnie nie dajecie szans naszym gościom. Wstyd. No sorry, no, musimy się postarać. Nie, spoko, w ogóle na mnie jest przykre, jak coś na niego wyżywa. Nie, jakby... To ja polecę w sumie twoim starym mainem, niech trashik będzie. No ja nawet nie będę przeciągać, wiadomo, że też jest na tej liście. Ty, patrzcie, mogę was bić z pięści. A to co to jest? Jezus Maria, nie! Bardzo mało family friendly content. Szao, w takim razie jesteśmy przy tobie. Powiedz mi, jaki jest najlepszy engager support. A ja przy tobie nie jestem, Alistar. No, oczywiście, że Alistar. No ja mam problem teraz, ale powiedziałbym... Czekaj, miałem jakąś myśl? No żeby Shinny nie było zbyt przykro, to powiem Blitzcrank. Można nim zengage'ować jak najbardziej, ale na tablicy go nie ma. Pierwszy dzynk. Najlepszy engage. Set był grany na supporcie? Zobaczmy, czy jest na tablicy. Nie ma, chyba przez naszych ankietowanych jest bardziej uznawany za doplanera, także drużyna nieoczesanej może się naradzać na czacie. A my wracamy do Beza. Ostatnia szansa. Będzie to kochanek Zai Rakan. No proszę państwa, czy kochanek Zai Rakan jest na tablicy? No jest! 8% głosujących, ostatnia pozycja, zgadnijcie znowu słówka. Dlaczego nie możemy tak wygrać, kiedy będę mieć captain z tego rozpędzenia? Dlaczego nie możemy mieć Hawata w teamie? Nie! Najładniejszy skin deluxe. Uuu, Neti jako pierwszy. Elementalis. Elementalis, czyli Władczyni Żywiołów, 18% głosujących, druga pozycja, także Sarko, możesz to przebić. Mi się wydaje, że tu może być Gwiezdna Guardianka. Gwiezdna Guardianka, jest ona na tablicy, ale jest na pozycji czwartej. Także pytanie trafia do drużyny Beza. Możemy im oddać, żeby coś mieli do odpowiadania? Nie, możecie coś spierdolić, zachęcam. Ja to zrobię w takim razie. Bezuniu, w takim razie słuchamy ciebie. Komando Lux. Dobra, ja powiem tak, na liście wszystkich odpowiedzi była ta postać i była całkiem wysoko, ale nie znalazła się w top 6, która jest na naszej tablicy. Przechodzimy do Szao. Mecha Kha'Zix. Robi wrażenie. Dobra, dawaj na poważnie. Mecha Lux. Nie wiem. Prestiżowa. A które to jest? No proszę państwa, Battle Academy jest na naszej tablicy i to jest najpopularniejszy skin. Co? Dobrze, Arkoanie. Ta kosmiczna jest ładna. W tym przypadku muszę ci powiedzieć, że tej skórki nie ma na naszej tablicy. Drugi Zynx, Neti, słucham ciebie. Steel Legion. Steel Legion, tak jest, doskonale. Nie, nie p***o, że Steel Legion jest
polecyliście. Przyjrzyjmy się szczegółom tutaj tego pięknego skina. Spójrzcie na tę piękną, wykończoną twarz, która nie zamyka oczu. Nigdy. Nie ma jej naszej tablicy. Pytanie przychodzi do drużyny nieuczesane. Czy zdążyliście już się naradzić? Ja według mnie, dobra, no dobra, to jestem za Sarko. No pod pociąg mnie jeszcze wrzuć. Dobra, więc taki bardziej risky take, ale ustawiamy na porcelanową, bo to jest taki najnowszy skin. Nazwyczaj najnowszy robi taki największy boom, więc wybieramy porcelanową. Jak robiłem research, widziałem porcelanową na liście i zastanawiałem się, co to chyba jest, czy najmniej przypadkiem nie strollowali. Ale okazuje się, że jest to całkiem popularny skin, bo jest na trzeciej pozycji, 18% głosujących. Języka ulga, dobra. No. Jeszcze sprawdźmy, co było na naszej tablicy. Lux Mrocznej Gwiazdy i Pijama Party. Dobra, to gratulacje w takim razie. 84 punkty trafiają na wasze konto. Przed nami sporo pp. Nie do zera, mamy to. Najczęstsze frazy na czacie w LoLu. Bezo był pierwszy. Zaskoczę was, ale nie ma FF na naszej liście. Także nieuczesana masz szansę. Ja wybieram GG, bo to się jakby, no, i na olczacie, i na u siebie pisze, także myślę GG. To jest gracz League of Legends, myśli pozytywnie, ale jakiś debil. Tak, dokładnie tak. GG jest na tablicy, 19% głosujących, czyli pytanie trafia do was. Świetani, dzień dobry, bardzo serdecznie. Ja teraz zapytam o tego skina. Posiadam tego samego i tą samą chromę i jest moim ulubionym korkim. Powiedz mi, dlaczego go piknąłeś? Ponieważ ładnie kręci dupcią. Oj, plus jeden. Jakie są najczęstsze frazy widywane na czacie w LoLu? Myślę, że Riot tego nie pochlebia, natomiast bardzo często spotykamy się z dwiema literkami, jakimi jest E i Z. I jest on faktycznie na naszej tablicy. Druga pozycja. Dobra, słuchamy Shini. O kurde, a nie, nie, aha. Shini, taka podpowiedź, ale... poka cyce, to piszą tylko jakieś streamerka. Nie! No mam jedno i to jest takie, co często to widnieje właśnie. Dajesz, co się tam będziesz? Jungle Div. Szczerze mówiąc, widuję to często. Jest na tablicy! 17% głosujących! Sarko, jakie najczęściej ty widzisz frazy w LoLu? Nie często chcą pocałować i piszą mi kiss, co nie, że kiss. O Boże! Powiem tak, nie ma tego na naszej liście, ale faktycznie zdarza się to widzieć. Trix ostatnio to napisał i dostał bana na 2 tygodnie. Ja z moim shallower 45% win ratio w zeszłym sezonie to często widziałam report. Przyznajmy się, każdy z nas widział kiedyś report skierowany tak. W naszym kierunku i jest on na pierwszej pozycji, to jest najpopularniejsza fraza. Ja będę miał pytanie, bo pierwsza odpowiedź chyba padła GG tylko, tak? Tak. W takim razie następne dwie literki, które się często z tym wiążą, to WP. Dobre, dobre. GG Wirtualna Polska. Nie ma tego na naszej tablicy. Także drugi dzynk, z drużyna przeciwna się naradza i wracamy do Shini, od niej będzie bardzo dużo teraz zależeć. Często tak miałam, że SS, nie? Gruby old school, bo teraz już coś takiego. Zobaczmy, czy nasi widzowie pamiętają jeszcze te czasy. Odpowiedź jest taka, że niestety nie pamiętają tych czasów. To ci ogląda! No tak 10 minus. W takim razie przechodzimy do drużyny przeciwnej. Generalnie szału nie ma, a ja mam wyjebane, bo wyjdzie Arkoan. O. Ale dokończ. Mam wyjebane, bo wyjdzie Arkoana i Netiego. No, przecież... Jak były literki S, to wydaje mi się, że może być S przez S. Sprawdzamy, czy S jest na naszej tablicy. Nie ma! Proszę państwa, nieuczesana, zdobywacie 93 punkty, a ja wam powiem, co znajduje się jeszcze na naszej tablicy. Jest to dość dziwne, ale no tak powiedzieli ankietowani. XD. No a ostatnia pozycja w różnych konfiguracjach, ale to jakby zebraliśmy w kupę. Wszystko, co ma związanego z twoją starą. Toksyczni Polacy, toksyczni. Nie, to nie toksyczni Polacy, tylko widzowie Hodo. O nie! Wymień. Czempiona dropa. Jeszcze raz? Co? O kurwa, byłem za szybki. Czempiona na topa. Dobra, siedaj tym razem. Nie będę już powtarzać swoich błędów i iść za głosem swoich gier w Challengerze, natomiast odpowiem Teemo. Jest na tablicy druga pozycja. Co? Teraz w takim razie Shao. Irelia. To jest skillful champion, także go na naszej tablicy nie znajdziemy. Nie, naprawdę chyba Ireli? Nie ma. Oh my fucking god. Przechodzimy w takim razie do Shini. Ostatnio bardzo dobrze ci poszło. O, już jest odpowiedź. O kurde, dobra, nie czekamy. Sprawdzamy, czy jest Malphite. Niestety nie ma. Co? Nie! Sarko, słuchamy. Wydaje mi się, że może być nasz ulubiony piesek, czyli Nasus. Jest to fajny piesek, ale uważam, że korki akurat lepszy i tak też uważali nasi ankietowani, bo nie ma go na tablicy. A ja? Nieuczesana, wracamy do ciebie. Powiedz mi, jaka jest twoim zdaniem postać na topa? No według mnie taka najbardziej ikoniczna wręcz w League of Legends to jest Garen na topa, nie? No Garen był jeszcze dzisiaj wymieniany jako tank, niestety wówczas nie znalazł na tablicy. Czy teraz Garen będzie na niej? Jak najbardziej. Przedostatnia pozycja, 15% głosujących tylko wybrało tego czempiona. No co oni tam dali, Ivena? Nie pytajcie, na jakiej zasadzie działają ankietowani. No to w takim razie strzelam w Dariusa. 16% głosujących wybrało tę postać. Wracamy teraz do Shini, jeszcze 3 piki do zgadnięcia. Ja nie wiem, jaki oni mają mindsetik, bo dla mnie Malphite jest bardzo oczywisty. Prawda? Dobra, mogę, ale nie wiem, czy to dobre. Urgot? Urgot w pracy teraz. Muszę wam powiedzieć, że Urgot faktycznie jest w pracy, bo nie ma go na naszej tablicy. Także drużyna przeciwna może się naradzać. Objekty! Ale zaraz, to był trzeci dzynk już. To był już trzeci? Jeden na kreskę, nie. Jeden na kreskę. Dobra, czerwoni mogą na kreskę? Tylko jeżeli
się nie będzie odpowiadać. Shinny w takim razie masz jeszcze jedną szansę, zobacz, od chłopaków, za darmo. Ej, Jarko, ja to była pochwalsza obraza z twoich ust. Obraza to ja była, pochwała. Więc tak trochę... Nie, ja jestem... Ja fan. Nie, ja fan. Nie, jesteś simpą po prostu. Shen? Shen. No nie będzie, no chodź, ja to słyszę, że tego nie ma. Ja na razie nic nie mówię. Dobra, czy Shen jest na tablicy? Może bez przeciągania? Nie ma Shena na tablicy, niestety! Pytanie trafia tak czy siak do Beza. No to Set. Czy gra się na topie Seta? No gra się. A czy jest na naszej tablicy? Jest na pierwszej pozycji, 21% głosujących. Ja pierdolę! Tragedia totalna. Już wam powiem, co jest jeszcze na naszej tablicy. Są to takie piki jak... Czekajcie, bo zgubiłem. Atrox oraz ostatnia pozycja Ornn. Aktualnie sytuacja punktowa ma... Co ja pierdolę? Proszę państwa, punkty aktualnie wyglądają następująco. 177 drużyna Nieuczesanej, 368 drużyna Beza, ale od tej pory podwajamy punkty. W każdej z rund teraz będzie można zdobyć 200 punktów maksymalnie, także wszystko jeszcze przed nami. Tylko nie rób Eminema, proszę, nie rób Eminema. Czyli mnie, jak czegoś nie zrozumie, no, to strzelaj Timo. Wymień przedmiot pod AD. Arkoan pierwszy. Infinity Edge. No i oczywiście, że to jest pierwsza odpowiedź. Gratulacje. Ty. AD, AD, AD. Sklep sobie odpal. Mam tu sklep? Ale słuchajcie, na supporcie nie trzeba kupować itemów. O co wam chodzi? Ej, a AD to jest atak damage? Neti, słuchaj. 5 odpowiedzi przed wami, 200 punktów do zdobycia. Jaka jest twoja odpowiedź? Duskblade. Jest na naszej tablicy przedostatnia pozycja. Neti mi pozwali odpowiedź, ale polecę z Blade of the Ruined King. Blade of the Ruined King, powiedziałeś. Ruined. Które na naszej tablicy się nie znajduje. Pierwszy Dzynx. Czemu ja nazywam to Dzynxem? Dobra, widzę, że macie jakiś pomysł, jak nazywać Dzynxy lepiej. Dajcie znać. Przechodzimy do Shao. Jaka jest twoja odpowiedź? Nie, to pierwsza mam do ciebie pytanie. Jak brzmiało pytanie, bo nie słuchałem. Longsword. No tak, jest to przedmiot pod AD, ale nie jest on popularny wśród naszych ankietowanych. Nie ma go na naszej tablicy. Idziemy do Arkoana. Ja bym powiedział nieśmiertelny łuklerz. Co to jest? Nieśmiertelny łuklerz. Czyli Immortal Shield Bow dla tych, którzy grają po angielsku, tak jak się powinno. Jest na naszej tablicy i wracamy do Netiego. Kraken Slayer. Kraken Slayer, well, pogromca krakenów, jak najbardziej. 33% głosujących, druga pozycja. Bezu, ty zazwyczaj grasz Katariną, to jest twój main, ale widziałem, że grasz ją czasami pod AD, a nawet pod tanka. Może coś będziesz wiedział. Jest taki jeden item był budowany na AD Katarinę, którą budowałem. Divine Surrender. Powiem wam tak, jak robiłem research, to znalazłem sporo odpowiedzi, w których było napisane Divine Surrender. Był to popularny pick, ale na tablicy go nie ma. Także teraz szansa przed Nieuczesaną. My obstawiamy teraz nowe, mityczne item. No nie takie nowe w sumie, ale mityczny item Gelforce. Czy jest na tablicy? 3% głosujących, tak, jest, dobra, ostatnia pozycja, wyhaczony w endgame'ie, nice. To jeszcze spójrzmy na tablicę, co się tam znajduje, jako ostatnia pozycja, Gore Drinker. Dobrze, Karolina. No. Dobrze, Karolina. Wymień postać z CC. No to Morgana. Morgana z rootem, który trwa 2 lata, zgadza się. Jestem. No ej! No jak prowadzącego? W takim razie pytanie trafia do teamu Nieuczesanej. Dziękuję bardzo serdecznie. Czyli tak, przejmujecie pytanie, ponieważ drużyna przeciwna... No ma nierówno pod sufitem. Ja wybieram Nautilusa, bo on chyba na każdym tym ma coś. I Nautilus jest na naszej tablicy. Przechodzimy do Sietani. Pamiętajcie, cały czas umyka wam jedna całkiem oczywista postać, która jest na pierwszym miejscu. Dlatego też nie odpowiem tej postaci, żeby Shinny chociaż raz się wykazała. Dlatego ja się będę wstrzelał w Ornna. Dobrze, zaryzykowałeś i muszę ci powiedzieć, że niesłusznie, bo Ornna nie ma naszej tablicy. Przechodzimy w takim razie do Shinny. Jakiś obvious pick podobno został zachowany dla ciebie. A Mumu? No ma 2 bandaże, ma ulta, ale na tablicy no. go nie ma, czyli drugi Dzynx. Co? Nie to zostawiłem jak ktoś. Sarko, słuchamy. No pali mi się trochę ziemia pod nogami. Mi się skojarzyło od razu Luxana, w sensie Lux. What? A człowiek stun? Lux jest na naszej tablicy! Ja szczerze mówiąc też byłem mega zdziwiony. Słuchamy Nieuczesana, co powiesz? Ja mam 2 pomysły. Ja bym poszła w Thresha. No Thresh ma hooka, ma E, ma ulta, faktycznie jest dużo CC. Tylko czy to samo myślą nasi ankietowani? No odpowiedź brzmi... Nie. Ja jestem pewien, że jeszcze tani będzie wiedział. Ale nie, no już trzeci Dzynx. No był. Nie, drugi, nie, jeszcze nie. Już był. Trzeci czy drugi? Nie, drugi. Trzeci. Z racji, że ja nie pamiętam, a nie ma czasu, żeby to sprawdzać, uznajmy, że to był drugi. Nie, no trzeci był już bez przesady. To jest mecz sparingowy.
się tani, słuchamy. Myślę, że zostawianie tej postaci to Bieszini jakby... Nie wiem, czemu wam uwierzyłeś w ogóle. Ja odpowiem, oczywiście jest to Leona. Leona, obvious pick. Tak myślałam. Tak myślałaś, tak? Dobra, to teraz możesz się wykazać, bo wracamy do ciebie. Anka? Mastuna, ale na tablicy niestety jej nie ma. Pytanie trafia do przeciwników. Bezuniu, kapitanie, czy zdążyliście się już naradzić? Krówka mu, Alistar. Powiem wam tak, pozostałe dwie postacie, które zostały na naszej tablicy, miały odpowiednio 3% głosujących i 2% głosujących. No i Alistar był jedną z nich, 2% głosujących. Ostatnia pozycja, dosłownie, ostatnia. Sprawdźmy, co jeszcze jest na naszej tablicy. Na przedostatniej pozycji jest to Blitzcrank, który by the way jest oczywiście w tej grze. Najlepszy event w historii League of Legends. Bezu pierwszy. Problem jest taki. Nie znasz żadnego eventu. Ja gram od 9 sezonu w ligę. Dobra, to mam w sumie Spirit Blossom. Powiedz mi, Bezu, dlaczego ci się podobał ten event? Wiesz, jest taki fajny skin. Kiedyś jak nagrywaliśmy i Bezu coś tam wygrał, to on poprosił, że chce Spirit Blossom Ahri, tylko żeby chodzić na practice tool'a i się wywalać na fontannie i słuchać jej jęku. W każdym razie, jest ta odpowiedź na naszej tablicy, 30% głosujących, ale jest to druga pozycja, czyli możecie to przebić. Słuchamy nieużysanych. Mi się bardzo podoba ten tryb, gdzie się walczyło potem na końcu tego Kayna, to właśnie z kolegami, z streamerzy też mówili, że bardzo fajne, więc to była chyba Odyseja kosmiczna jakaś? Sprawdźmy, czy Odyseja jest na naszej tablicy i muszę wam powiedzieć, że jest, ale czy jest na pierwszej pozycji? No jest! 38% głosujących! Yes! Pytanie trochę do was. Szietani, jak myślisz, co to będzie? Kurde, nie za bardzo wiem, czym jest event, bo jego to można... Jakby to nie są te okresowe rzeczy, że sobie włączają arurfy czy coś, tylko takie... Battle passy są i tak dalej. Nie wiem, czy w to celujemy, ale KDA? KDA. Niestety nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy. Uważam, że powinno być to z Arcane, co było i szukanie tych różnych rzeczy. Był taki event całkiem głośny, Arcane też jest popularny wśród graczy. No i muszę powiedzieć, że jest z naszej tablicy. No, 8% głosujących. Mój ulubiony, odkąd gram od drugiego sezonu, Halloween. To był ten jakiś taki Halloweenowy, tak? Tak, no to jest Halloween zastąpienie. Pamiętam, natomiast niestety nie ma go na naszej tablicy. Wracamy do pani kapitan, słuchamy, jaki twoim zdaniem będzie najlepszy event. Tylko nie jestem pewna, czy to się nie podlicza trochę pod Halloween, ponieważ ja bardzo lubię Dumboty, ale to jest chyba się w Halloween. To jest tryb gry. To jest tryb gry, no. To pozwolimy ci zmienić, bo to jakby... Okej, okay, dobra, no to wtedy może to... Kurczę, jakie to były rzeczy? Włoc jest gwiazda? Nie. Ty, nie mam pojęcia. Czekaj. Czarodziejki gwiazd, coś takiego. Włoc jest chyba, z tym mi się zdaje. Star Guardian. Był taki event, ale czy jest na tablicy? Jest! 9% głosujących. To jedno mi przyszło do głowy, bo był taki event z asasynami, gdzie można tylko było grać nimi. Wszędzie było ciemno, albo nie było ich widać. Ten event bodajże nazywał się Blood Moon. Blood Moon. Zobaczmy, czy jest taki event na naszej tablicy. I odpowiedź brzmi, nie ma. Niestety, trzeci Zynx. Przechodzimy do drużyny przeciwnej, Bezu. Sporo punktów do przejęcia. Powiedz mi, czy się już naradziliście? Tak, to był najgorszy event, ale jest najpopularniejszy. Nikt nie powie, że Ruinacja była dobrym eventem. No sorry. Nie opowiedzą ankietowanie. Myślę na przykład też na sam myślałem z Snowdownem, jak to było to gówno, bo niby to brakuje ludziom, ale jestem dobrym teammate'em, kapitanem i słucham się drużyny, więc Project. Finalna odpowiedź, Project. Muszę powiedzieć, że zrujnowanie, o którym myśleliście wcześniej, jest na tablicy. No oczywiście, że jest. Słucham się drużyny BTW. A czy Projekt jest na tej tablicy? Odpowiedź brzmi... No jest, no, 5% głosujących. Yeah. A teraz poczekaj, przepraszam, że przerwę. Zacytuję Beza, mam wyjebane w teammate'ów i będę słuchał siebie. Wymień postać z Silencem. Ej, jakim cudem remis? Nie. Dobra, nie, jest, świetanie, drugi raz. Więc odpowiadam, Soraka. Soraka, pierwsza pozycja, 36% głosujących. Skamy w takim razie Shini teraz. To ja muszę sobie przypomnieć, bo to jest ciężkie. Kurde, to nie jest to samo co Fir, nie? No. Nie. Masz, powiedzmy, nie wiem, 10 sekund, żeby było sprawiedliwie. O Jezu! Do spania. Nie do spania. 3 sekundy. To niech będzie... O, wiem! Timo! Timo nie ma Silencea. Timo nie ma na naszej tablicy. Szczerze, nie myślałem, że Hamed kiedyś będzie mieć konkurencję. Damy Sarko. Moja odpowiedź to będzie Cho'Gath. Oczywiście, 26% głosujących. Kurwa, macz znowu Eminem. 23% głosujących. Dobra, więc ja ponownie wybieram Garena. Garen również ma Silencea, również jest na tablicy. Czy tani? Zabiorę pewnie Shinie odpowiedź, bo była bardzo blisko niej, a mianowicie Blitzcrank. Tak, właśnie chciałem mówić, że dosłownie grasz postacią, która ma Silencea na swoim ultimate'cie. 2% głosujących, ostatnia pozycja i zostały jeszcze dwie postaci. Słuchamy cię, Babo Anime. Mam jedno w głowie. Koksu 5 razy.
nie. Nie wiem, czy to jest dobre, nie pamiętam, bo dawno nie grałam, ale mam wrażenie, że coś było, co nie mogłam. Malzahar? Malzahar ma no. Silence'a i jest na tablicy 11%, proszę państwa. Ostatni pik do zgadnięcia i słuchamy teraz Sarko, wracamy do ciebie. A ja wiem, co będzie prawdopodobnie. Jest to coś, co zawsze banuje. Kasadin. Ma Silence'a i proszę państwa... On jest na tablicy! Tak jest! Dobra, git! Zaraz zdobywacie 200 punktów, gratulacje! I teraz sprawdźmy naszą punktację. Proszę państwa, drużyna Nieuczesanej ma 559 punktów, natomiast drużyna Beza 742 i to oni wygrywają w tym odcinku. Naprawdę mam pewność, że przegraliśmy. Słuchajcie, klasycznie możemy zrobić trade. Zamiast skina dla was wszyscy dostają mystery skiny. Co myślicie? Wszyscy gifty. Wszyscy gifty. Gratulacje, czyli każdy wygrywa w tym odcinku. Co ty mówisz, Arkolan? Co? Że nie mogę steampować, więc nie mogę się zgodzić na taką. Dobra, skoro Arkolan się nie zgadza, to on nie dostanie skina.